Holandia przyjmuje pracowników z wielu krajów Unii Europejskiej i poza nią, jednak w dalszym ciągu dominują pracownicy z Polski. Polacy stanowią największą grupę pracowników migrujących do Holandii, jest to około 24% wszystkich pracowników migrujących do Holandii. Kolejno Hiszpania, Portugalia około 15-20%, Rumunia, Bułgaria 5-10%. Holenderski rynek pracy dla polskich pracowników zmienia się, a zmniejszenie liczby przyjmowanych pracowników jest faktem, który można zauważyć na przestrzeni ostatnich lat. Istnieje kilka czynników wpływających na to, że ofert pracy po prostu jest mniej w Holandii i nie są one dostępne dla każdego. Jest to postęp technologiczny i automatyzacja, która występuje w wielu branżach, która zmniejszyła miejsca pracy dla pracowników produkcji w logistyce. Jest to wzrost płacy minimalnej i standardów pracy. Holandia podniosła swoją stawkę minimalną, jest to jedna z większych w Unii Europejskiej, a jednocześnie podniosła swoje wymagania dotyczące kompetencji kandydatów, głównie pod kątem językowym. Kolejno problemy z zakwaterowaniem, ceny wynajmu mieszkań rosną, co sprawia, że praca sezonowa po prostu staje się mniej atrakcyjna dla pracowników. Pandemia COVID-19, która miała wpływ na rynek pracy na całym świecie, w tym również w Holandii, czyli ograniczenie zapotrzebowania na różnego rodzaju pracę. No i ostatni czynnik to jest wzrost konkurencji na rynku pracy w postaci pracowników z innych krajów Unii Europejskiej. Ofert pracy w branży produkcyjno-logistycznej posiadamy sporo, ale są to głównie oferty pracy dla osób z komunikatywną znajomością języka angielskiego. Na pewno co mogliśmy zaobserwować, zauważyć, to spadek ofert pracy wakacyjnej. Wynika to z faktu, że wiele zakładów liczy po prostu na długotrwałą współpracę i poszukuje pracowników, którzy chcą się rozwijać i zdobywać doświadczenie w Holandii. Mamy wiele stałych pracowników, z którymi współpracujemy latami i to właśnie w tym kierunku zmierza współpraca pomiędzy holenderskimi zakładami pracy a polskimi pracownikami. Nawet w zeszłym tygodniu świętowaliśmy 20-lecie pracy pana Romana. Panie Romanie, serdecznie gratulujemy i dziękujemy za długotrwałą współpracę. Praca przez Agencję Pracy Tymczasową jest atrakcyjną opcją z wielu powodów, a przede wszystkim jest to różnorodność ofert pracy, które agencje pracy oferują, możliwość dopasowania ofert pracy pod indywidualne preferencje, pewność, że praca będzie legalna i dobrze zorganizowana, dlatego też ważne jest, aby upewnić się przed wyjazdem, że korzystamy z usług agencji wpisanej do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Przypominam, że COFEBO znajdziemy na liście o numerze 1145. Opłacalność wyjazdu do Holandii do pracy przez Agencję Pracy Tymczasowej jest na pewno uzależniona od wielu czynników, w tym od indywidualnych preferencji, umiejętności zawodowych, jak i okresu przede wszystkim, na jaki chcemy wyjechać. Wynagrodzenie w Holandii wciąż jest uznawane za bardziej atrakcyjne w porównaniu na przykład do wynagrodzeń w Polsce. Wysokość zarobków jest na pewno uzależniona od posiadanego doświadczenia, jak i sektora, w którym pracujemy. Mam tu na myśli przykładowo wykwalifikowanych pracowników w branży logistycznej. Kolejny punkt to jest na pewno ułatwiony proces rekrutacji i formalności. Agencje pracy tymczasowej pomagają w załatwieniu wszystkich formalności związanych z zatrudnieniem, z dotarciem do pracy, czyli z transportem, z przygotowaniem niezbędnych dokumentów, czy też rejestracji w urzędach. Istotnym udogodnieniem poza transportem do pracy, który COFEBO organizuje, jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego zakwaterowania. Mieszkania dla pracowników tymczasowych w Holandii muszą spełniać określone standardy, które zapewniają godne warunki życia. Standardy są nadzorowane przez różnego rodzaju instytucje, m.in. przez SNF, który weryfikuje jakość zakwaterowania dla pracowników tymczasowych. Agencja Pracy COFEBO dodatkowo posiada wewnętrzny dział EU Facility Service, który regularnie opiekuje się miejscami zakwaterowań po to, aby zapewnić jak najlepsze warunki mieszkań. Dba o to, by zakwaterowania COFEBO były wyposażone we wszystko, czego potrzebują nasi pracownicy.
Ostatnią zaletą, o której warto tutaj wspomnieć, to są na pewno kursy językowe, które COFEBO organizuje dla osób, które pracują u nas dłużej niż 6 miesięcy.